Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania na pierwsze soboty miesiąca. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Słuchaj i patrz oczami ducha. Pierwszy błysk posłannictwa Bożego. Jezus w świątyni. Doszedłszy lat 12, chłopiec u Żydów nabierał znaczenia prawnego. Wchodził do synagogi. Poprzednio już zapoznał się z Pismem Świętym i czoło obwiązywano mu przepaskami, na których były wypisane wybrane fragmenty z tekstu świętego. Były to pierwsze jego kroki stawiane na drodze życia, jakby pasowanie na porę odpowiedzialności. Jednocześnie od tej chwili obowiązkiem chłopca było stawić się w świątyni kilka razy do roku. Jezus szanował wiernie wszelkie prawo, zatem i nie omieszkał i do tego najważniejszego się zastosować i je wypełnić. Długo przed dokonaniem pierwszych odwiedzin świątyni rodzice rozniecali i utrzymywali w sercach swych dzieci pragnienie tego pierwszego stawienia się w świątyni Jehowy. Opisy samej świątyni i uroczystości w niej obchodzonych pobudzały ciekawość chłopców. Wzruszenie pierwszej podróży, należenie do karawany, wreszcie radość i duma zaliczenia ich do dorosłych mężczyzn. Wszystko to stanowiło ewenement w życiu chłopca. Nadeszła chwila tych świętych wzruszeń i dla Jezusa. W czasie podróży pielgrzymi śpiewali, tysiące podróżnych łączyły swe karawany, składające się przeważnie z mężczyzn. Albowiem dla niewiast święta pielgrzymka była dowolna. W czasie uroczystości Paschy zwykle liczono do 3000 pielgrzymów z Galilei i okolicznych ziem. W czasie pielgrzymek robiono kilka przystanków. Wychodząc z Nazaretu, trzeba było przejść całą dolinę Esdrelonu, pokrytą miejscami tak wysokimi krzewami i trawami, iż podróżni wyglądali jak zanurzeni w morzu kwiatów. Wreszcie pierwszy przystanek i rozkładano obóz w pobliżu źródła Enganin. Później przejście przez góry Manasse, a wieczorem było się w Sichem, niedaleko Garizim, gdzie zbuntowani Samarytanie wznieśli świątynię na przekór świątyni jerozolimskiej. Wokół Sychem krążyła pamięć o Jakubie i jego studni. Jezus po raz pierwszy widział tę studnię historyczną, tę świętą relikwię Izraela, a bliski był już czas, gdy usiądzie przy tej studni i czekać będzie na Samarytankę. W tej chwili słucha z uszanowaniem, co mu mówią o sławnym jego przodku. Zdaje się dowiadywać o wszystkim. On, który jutro zadziwiać będzie skrybów i kapłanów odpowiedziami swoimi i pytaniami, teraz pokornie słucha. Ostatni przystanek zwykle bywał w Berot i przez ścieżki ocienione rozłożystymi drzewami wchodziło się jakby po stopniach z zieleni do Jeruzalem, albo raczej widziało się tylko świątynię. Na pierwszy rzut oka uderzała gigantyczna kolumna dymu wychodzącego z różnych podwórzy, gdzie zabijano ofiarne zwierzęta. Potem wzrok obejmował złoto i marmury pokrywające dachy olbrzymiego gmachu. Uroczyste święto pielgrzymki trwało 7 dni.
Święta rodzina dopełniała wszystkiego, do czego prawo zobowiązywało. Brała udział w ceremoniach ofiarnych, odwiedzała krewnych i przyjaciół. Wreszcie zwiedzała miasto, które pokazywano Jezusowi po raz pierwszy. Maryja, wchodząc po stopniach świątyni, mając syna swego przy sobie, już nie spotkała Symeona. Lecz w miarę jak czas płynął, drżało coraz potężniej jej serce na myśl o przepowiedni starca. Każdy krok naprzód w życie jest krokiem ku śmierci, rzekł poeta. Młodość w to nie wierzy, wiek dojrzały o tym wie, lecz patrzy na śmierć jakby z oddali. Jedynie starzec przekonany jest o tej prawdzie i obawia się chwili rozstania. Ten lęk, ta niepewność jest także mieczem boleści. Więc wspomnienie miecza przeszywającego serce naszej Matki Maryi daje nam moc w przyjęciu nieuniknionego, a stale nad nami wiszącego wyroku śmierci. Nie zapominajmy, że Bóg raczył zakryć przed naszymi oczyma niejeden czynnik naszego uświęcenia. W odważnej naszej rezygnacji przed tym, co jest absolutem i czego nie możemy uniknąć. I ta myśl może nas pocieszyć w godzinie bólu, męki, kiedy to na usta ludzkie nie umieją lub nie potrafią, nie zdołają nam rzec słowa, któregośmy się spodziewali. Po upływie owych 7 dni karawany ponownie się zbierały i wracano do kraju swego. Zwykle niewiasty szły razem, a mężczyźni oddzielnie. Rojno i gwarno było przy takich odjazdach. Kto jeszcze dziś bierze udział w karawanach odchodzących codziennie do Jerycha, może mieć pojęcie o zamieszaniu, jakie wywołują niecierpliwość wierzchowców, krzyki kornaków, nawoływania odjeżdżających. Jeżeli wystarczy od 50 do 60 ludzi wybierających się razem w podróż, by powstał gwar i nieład, to cóż dopiero się dzieje wśród kilku tysięcy pielgrzymów, którzy chcą pierwsi odejść i pierwsi przybyć na miejsce przeznaczenia. Zapewne w takim dotłoku i nieładzie Jezus odszedł od Ojca i Matki swojej. W pierwszej chwili nikt nic nie spostrzegł. Maryja, będąca wśród innych niewiast, nie widząc Syna przy sobie, pomyślała, iż jest z Józefem. Józef tak samo przypuszczał, iż Jezus pozostał z matką swoją. Młody jego wiek dozwalał mu odbywać drogę wraz z niewiastami. Karawana ruszyła z rana. Dzień cały przeszedł w zamieszaniu nieodłącznym przy takiej podróży. Dopiero wieczorem w Berot, korzystając z pierwszego przystanku, Maryja poszła do Józefa. A Jezus? Gdzie On? To pytanie wyszło jednocześnie z ust i serca obu oblubieńców. Jezusa nie było. Miecz boleści ponownie zaczął rozdzierać serce matki. Dziecię może pozostało wśród innych krewnych. Idą oboje szukać, wracają, pytają. Głos Maryi zaczyna drżeć z bólu. Gdzie Jezus? Jezusa nie było. Wtedy miecz przeniknął serce matki, które się zakrwawiło. Jezus zgubiony, zgubiony, zgubiony w tym natłoku ludzi. Po drogach rozbójnicy napastowali przechodniów, podróżnych. Kraj był zbuntowany, napełniony awanturnikami, chcącymi zrzucić z siebie jarzmo rzymskie, a przede wszystkim nowe podatki. Bandy opryszków przebiegały cały kraj, a Jezus zgubiony,
noc nadchodziła. Głęboki ból przeszył serce Józefa i Maryi. Nie tracąc minuty, nie licząc się ze zmęczeniem, mimo nocy i wbrew niebezpieczeństwom grożącym na drogach tak niepewnych, a przebytych w licznym towarzystwie, Józef i Maryja sami zawracają z drogi. Ojciec i Matka Jezusa także znajdują się zgubieni na tej drodze, bez żadnego ratunku, bez opieki i bez Jezusa. Nazajutrz rano byli już w Jeruzalem. Przez dzień cały wśród łez szukali Jezusa, bezskutecznie. Męką dla nich nieopisaną była noc następna. Biedna matka rozdzierała sobie serce wymówkami, jakie sobie czyniła, przypuszczeniami najboleściwszymi. Najdotkliwszą dla niej myślą było to, że nie wiedziała ani dnia, ani godziny, kiedy jej syn może już zechciał rozpocząć posłannictwo swoje, a w takim razie co go spotkać może? W jaki sposób ma się odbyć okrutne odkupienie świata? Chociaż Maryja nie była we wszystko wtajemniczoną, wiedziała jednak, jak bolesna droga została wytknięta Mesjaszowi. Czy to już pierwszy etap tej drogi rozpoczęty? I drugi dzień upłynął, a z każdą godziną wątpliwsze się stawało odnalezienie Jezusa. Każda chwila coraz głębiej zanurzała miecz boleści w serce Maryi. Wreszcie rankiem trzeciego dnia Józef i Maryja zawrócili do świątyni i spostrzegli pod arkadami portyków zebranych skrybów i kapłanów siedzących wedle zwyczaju przyjętego i nauczających. Zbliżywszy się, Maryja, niedowierzając własnym oczom, zobaczyła siedzącego wśród doktorów opromienionego szczęściem, powagą i spokojem, odpowiadającego i pytającego swego ukochanego Jezusa, dziecię swoje najdroższe. Rzecz niesłychana, dumni, pyszni doktorowie Izraela byli wsłuchani w słowa dziecięcia, które przykuwało ich uwagę i zniewalało czarem swej mądrości. Przechodnie z ciekawości otoczyli kołem tę szkołę zaimprowizowaną na katedrze, której wykładał prawo i pismo nie któryś z nauczycieli Izraela, tylko młode pachole. Taki widok mógł być pochlebnym dla każdej matki. Maryja nad tym się nie zatrzymała. Widziała tylko Jezusa. Żywo przebijając się przez tłum, zbliżyła się do Jezusa i rzekła mu: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ojciec twój i ja żałośni szukaliśmy cię. Wtedy oczy Jezusa przeszył boski błysk i rzekł: Cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był? O którym Ojcu mówi Jezus i do której Matki? O jakich sprawach? Jego Ojciec? Czyż nie jest nim ten właśnie człowiek opodal stojący? Wszystko to było niezwykle dziwne, niewytłumaczone, niezrozumiałe. Obecni nic też nie pojęli. Maryja i Józef też nie zrozumieli. Zresztą całe to zajście minęło błyskawicznie. I oto łagodny, pokorny, serdeczny Jezus, mały Jezus, wkrótce się już znalazł między Józefem i Maryją. Doktorowie prawa może wzajemnie się zapytywali, jak niegdyś o Janie Chrzcicielu,
co myślicie, kim będzie to dziecię? Nie znajdowali odpowiedzi, albowiem godzina nie nadeszła. Wszystko ma swój czas, swoją godzinę przez Boga wyznaczoną. Zdarzenie to pełne tajemnicy skończyło się na tym, że Józef, Maryja i Jezus razem wyszli ze świątyni i podążyli drogą powrotną do Nazaretu. I był im poddany. Dziecię nie dało żadnego wytłumaczenia swego postępowania, tak bardzo tajemniczego, a jego rodzice nie domagali się tego. Jezus, pozostający w świątyni, dał światu głęboką naukę. Ojcowie i matki, choćbyście dorównali Józefowi i Maryi, pamiętajcie, że istnieją jednak granice, których wam przekroczyć nie wolno, gdy chodzi o prawa wasze, o autorytet wasz nad dziećmi waszymi. Ojcem istotnym i matką istotną jest Pan Bóg. Otóż mogą zajść okoliczności, w których wola Boża tak wyraźnie przemówi do dzieci waszych, że wtedy wola wasza musi całkiem ustąpić. Czyż nie wiecie, że Bóg ma nad wami przewagę? Wybór między Bogiem a wami w sercach dzieci waszych bywa dla nich Bożym ultimatum. Nie rozumieć tak, jak nie rozumieli Józef i Maryja, a także widzieć we własnym sercu ostrze miecza, które się w nie wbija, jednocześnie złożyć Panu i Stwórcy waszemu ofiarę z bólu, świadczącego o waszej dla Niego miłości. Oto jedynie, czego Bóg od was żąda. Prezentowane rozmyślania pochodzą z książki Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości autorstwa Pehualui. Pozostałe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.